Organizatorzy tradycyjnego pikniku rodzinnego pomyśleli o doskonałej zabawie i wielu atrakcjach dla najmłodszych i rodziców. Wszystko po to, aby w dobie gonitwy i ogromu obowiązków rodziny mogły miło i aktywnie spędzić czas. W związku z tym, że jest to taka tradycja naszego przedszkola, my pełnimy taką ważną funkcję, że wspieramy rodziców w formie wychowania dzieci i chcemy tę tradycję zawsze podtrzymywać. Tutaj dzieci spotykają się z pierwszą taką komórką społeczną, gdzie nawiązują relacje między sobą, mają pierwszą adaptację z różnymi warunkami, z różnymi zmianami. W związku z tym chcemy się też tych pochwalić tą pracą, którą włożyły panie nauczycielki, dzieci, które przez cały rok nabywały nowej wiedzy. Wydarzenie było też okazją do podsumowania projektu Moja Rodzina, Mój Świat, w ramach którego dzieciaki uczestniczyły w różnych konkursach, które obrazywały ich talenty w nawiązaniu do wartości rodziny. Żeby podkreślić tą wartość tej rodziny, zorganizowaliśmy taki piknik i myślimy, że to będzie wielka zabawa dla dzieci. Udało nam się w tym roku przy organizacji zaprosić pana Jerzego Górskiego, Jerzy Górski Team Sport, do uświetnienia naszej imprezy, do tego, żeby dzieci wspólnie z rodzicami na sportowo spędziły ten czas. Podczas pikniku dyrekcja przedszkola podziękowała też rodzicom, którzy angażują się w życie placówki, wręczając im dyplomy. Na wszystkich czekał też słodki poczęstunek i napoje.